Mamo, tato, co ty na to? To encyklopedia wiedzy o świecie dzieci, ich rozwoju, potrzebach i możliwościach. Jak jest małe dziecko, każdy widzi, ale razem z rozwojem nauk biologicznych dowiadujemy się więcej o różnych procesach neurobiologicznych, od których to zależy rozwój i dojrzewanie jego zmysłów, wszystkich cech i wszystkich umiejętności, wszystkich kompetencji, dzięki którym staje się wspaniałym człowiekiem. O zdrowiu i rozwoju dzieci, jego uwarunkowaniach i problemach, z jakimi możemy się zmierzyć, w trzeciej już książce i filmie Mamo, tato, co ty na to? Opowiadają neurolog, psycholog, fizjoterapeuta i wielu innych specjalistów, pediatrzy i gastroenterolodzy, ortopeda, położna oraz dziennikarki i mamy zajmujące się promocją zdrowia małych dzieci. Znajdziecie tu obszerne, jasne i profesjonalne wyjaśnienie problemów, z jakimi najczęściej borykają się rodzice tych małych i tych większych dzieci. Na końcu filmu znajdziecie też bajkę na dobranoc. To część akcji promującej czytanie dzieciom i z dziećmi. Czytać każdy może. W projekcie Mamo, tato, co ty na to? Podejmujemy często kontrowersyjne problemy. W książce i filmie znajdziecie informacje na temat zdrowia kobiety w ciąży i rozwoju płodu. Opowiemy Wam o dojrzewaniu zmysłów, o emocjonalnych i fizycznych uwarunkowaniach zdobywania i doskonalenia przez dzieci kolejnych umiejętności, o najprostszych formach stymulacji prawidłowego rozwoju naszych pociech. Znajdziecie tu odpowiedzi na temat karmienia niemowląt i małych dzieci. Podejmujemy dyskusje na temat szczepień i zaburzeń snu. Opowiadamy o typowych, ale uciążliwych przypadłościach wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego. Kolkach, refluksie, ulewaniach, zaparciach, drgawkach, kłopotach wychowawczych. Znajdziecie tu wyczerpujące omówienie takich problemów jak zaburzenia napięcia mięśniowego, dysplazja stawów biodrowych, prawidłowości i zaburzenia rozwoju, regulacja rytmu dziennego i snu. Opowiadamy o rytuałach kąpieli, usypiania, karmienia i wielu innych tematach. W książce i filmie znajdziecie również informacje na temat zdrowia i rozwoju tych większych dzieci. O tym, jak w prosty sposób możemy ich rozwój wspierać bez udziału specjalistów. Jak możemy zapobiegać pojawieniu się zaburzeń wieku przedszkolnego i szkolnego. Opowiadamy o rozwoju poznawczym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym. O integracji sensorycznej, dojrzewaniu zmysłów i kompetencji dziecka. To wszystko na 360 stronach tekstu i w 4-godzinnym filmie na DVD. Zapraszamy! Mamo, tato, co ty na to? PL